tajne głosowanie w sprawie wyboru starosty Górowskiego. Ustawowy skład Rady Powiatu 15 radnych. Uprawnionych do głosowania na podstawie listy obecności 14 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Głosów ważnych oddano 14. Głosów nieważnych 0. W wyniku obliczenia głosów komisja stwierdziła, że za wyborem Piotra Wołowicza na starostę Górowskiego głosowało 8 radnych. Za wyborem radnego Kazimierza Wołowickiego na starostę Górowskiego głosowało 6 radnych. Na podstawie przeprowadzonego tajnego głosowania komisja stwierdziła, że Rada Powiatu Górowskiego wybrała Piotra Wołowicza na starostę Górowskiego. Jest, że mamy doświadczenia różne w prowadzeniu sesji i jak gdyby
chodzi o radnych, bo chcielibyśmy wspólnie, chciałbym Państwu zaproponować, czekając oczywiście na Państwa sugestie, bo tak, tak to jest, że organ ponadczy i zarząd się powinien wykonywać te wszystkie zadania, które Rada Powiatu na niego nałoży. Chciałbym również też obiecać, że będziemy oczekiwać jak najbardziej takich sugestii z Państwa strony, będziemy takie propozycje się wsłuchiwać i rzetelnie je wykonywać. Po doświadczeniach już wieloletnich mogę stwierdzić, że tak naprawdę podstawą funkcjonowania, sprawnego funkcjonowania i właściwego funkcjonowania powiatu to jest dobra współpraca z gminami, bo to gminy są fundamentem powiatu i to, co się dzieje na właśnie linii, na relacjach między powiatem a gminami, może albo wzmacniać ten powiat, albo może wręcz przeciwnie, to hamować czy wręcz cofać. I z doświadczenia ostatnich lat pokazują, że tam, gdzie ta współpraca, tam, gdzie to kontynuowanie długoletnich, dobrych relacji, tak jak z gminą Góra, było właściwe, to efekty tej pracy są i myślę, że będą. Mam nadzieję również, że w tej kadencji te dobre relacje przełożą się na pozostałe gminy i wspólne działanie wszystkich czterech gmin, łącznie z powiatem, przyniesie efekt wymierny, nie konkretnie dla nas, bo my jesteśmy jakby tylko elementem wykonawczym tych wszystkich zadań, ale wszystkim dla mieszkańców, którzy mają bardzo, bardzo wielkie oczekiwania i tak naprawdę wspólna realizacja tych wszystkich zadań mogą to oczekiwania przynajmniej w jakiejś części, może w ogóle oczekiwania przynajmniej w jakiejś części sprostać. Zadań oczywiście na tę kadencję do wykonania nie brakuje. Każda kadencja rozpoczyna się w innej sytuacji i te priorytety muszą się zmieniać. W tej kadencji być może już nie będziemy musieli aż tak wielki nacisk i energię wkładać właśnie w to, żeby doprowadzić do pewnej płynności finansowej, która jest podstawą istnienia każdej jednostki samorządu. Dziś myślę, że będziemy mogli w perspektywie najbliższych 5 lat patrzeć właśnie bardziej na rozwiązywanie konkretnych problemów. Te, które są najważniejsze, w większości dla Państwa są znane i pewnie nic nowego tutaj nie powiem. To jest sprawa związana z kwestią ogólnie pojętej polityki społecznej czy też zdrowotnej, związanej właśnie z zabezpieczeniem tej opieki zdrowotnej i mieszkańców powiatu górskiego. Myślę, że to jest zadanie priorytetowe, które wspólnie powinniśmy właśnie przez te najbliższe lata starać się rozwiązywać w taki sposób, aby część to zadanie mogło być realizowane właśnie na terenie gór. Drugą ważną sprawą, która z punktu widzenia mieszkańca jest pewnie też priorytetem, to jest bieżąca obsługa mieszkańców w urzędzie, jakim stanowi starostwo powiatowe. Również chcielibyśmy przez najbliższe lata większy nacisk położyć na jakość tej obsługi, żeby mieszkańcy powiatu górskiego nie musieli tracić zbyt wiele czasu tego, co nie jest potrzebne do zlecenia, żeby rzeczywiście ta obsługa była na znacznie wyższym poziomie niż do tej pory. To się wiąże oczywiście ze zmianami organizacyjnymi i infrastrukturalnymi. One się nie wydarzą pewnie w ciągu tygodnia czy dwóch, ale w ciągu najbliższych miesięcy myślę, że uda się to zrealizować. Jest oczywiście wiele problemów codziennych i praktycznych, które będą z stanem dróg, to również chcielibyśmy być może troszeczkę inaczej zmienić sposób funkcjonowania obsługi tych dróg powiatowych, bo oczywiście wiąże się również bezpośrednio współpracą z gminami i też tutaj na tę współpracę chciałbym liczyć i te wszystkie propozycje będziemy w trakcie tej całej konferencji Państwu również proponować. Oczywiście nowa ustawa, czy też zmiana ustawy w samorządzie powiatowym powoduje też, że wymusza nowe rozwiązanie, które będziemy musieli już co roku poza absolutorium i sprawozdaniem Państwu przedstawiać, ale także rzecz nowa, jakim jest raport o stanie powiatu, myślę, że też w pewien sposób będzie na bieżąco pokazywał tą kompleksową sytuację powiatu i pozwoli co roku wyciągać konkretne wnioski, jak gdyby na nowo co roku pisać nowe zadania, które Rada Powiatu będzie stawiała organom wykonawczym, jakim jest zarząd powiatu. To tak bardzo ogólnie i dlatego też dzisiaj pewnie jeszcze nie na to jest czas, jeszcze raz dlatego też chciałbym podziękować za ten wybór i jestem do Państwa dyspozycji. W tej kadencji oczywiście też inaczej odbieram swoją rolę, ponieważ już nie jestem radnym światowym jak w poprzedniej kadencji. Dzisiaj czuję się osobą przez Państwa wynajętą do sprawowania określonych funkcji, określonych zadań i mam nadzieję, że